siódmej kolejce. Piłkarze to byli... Piłkarskiego roku 1999 to nagroda za sportowy charakter. Proszę Państwa, z pewnością portowcy walczyć będą dzisiaj o zwycięstwo, choć zespół ten nie zagra niestety w optymalnym swoim zestawieniu. Wisła no, praktycznie w najsilniejszym składzie, z wyjątkiem tylko Bogdana Zająca, ale do składów jeszcze wrócimy, a teraz chcielibyśmy razem z Państwem porównać wyczyny dwóch najlepszych strzelców w obu zespołach, Roberta Dymkowskiego i Tomasza Frankowskiego. Większość kibiców na stadionie Pogoni oburzona tym zajściem, bo o czym Państwo wiedzą,